Witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Magdalena Suchodolska i Sandra Myszkowska prowadzą dzisiaj odcinek dla Państwa. Trochę pozostajemy, a na pewno pozostajemy. Oczywiście. I będziemy kontynuować temat z drugiej części. Będziemy rozmawiać i o zdrowiu, o naszej kondycji psychofizycznej, jeżeli tak mogę powiedzieć, a bardziej wytłumaczy nam to nasz gość, Kamil Dziembor. Witamy Cię bardzo serdecznie. Ty zajmujesz się poniekąd medycyną niekonwencjonalną. Czy mam rację, czy jakoś to sprostujesz? Czy mikrofon nam nie działa? Sprawdzamy mikrofon. Mikrofon jest wyłączony, ale mam nadzieję, że jesteśmy. Już jest ok. Jesteśmy na żywo. Dobre, złego początku. Jakie było pytanie? Poproszę jeszcze raz. Bliżej mikrofon. Poproszę jeszcze raz pytanko. Czy można powiedzieć, że zajmujesz się medycyną niekonwencjonalną? Bo tak. Ma to poniekąd związek właśnie z medycyną niekonwencjonalną. Tak, bo jest na przykład, nie wiem, tak jak było wcześniej pani psychoterapeutka, czy dział psychologii, dział psychologii, czy tego wszystkiego. I ja się zajmuję medycyną uzupełniającą. No właśnie. Często jest w naszym życiu tak, że lekarze dają nam jakąś opinię na temat naszego zdrowia. Od tej opinii trudno nam się jest już odwoływać, szukamy gdzieś ratunku. Wtedy można spotkać się z osobą, która właśnie zajmuje się medycyną niekonwencjonalną. Jak w Twoim przypadku się zaczęła przygoda z tym działem dotyczącym zdrowia? Ja osobiście całe dzieciństwo chorowałem, czyli leki, antybiotyki i wszystkie te leki, antybiotyki i takie sprawy. Medycyna nie pomagała. Może z tego, że wychodzi troszeczkę z innego założenia, czyli że są jakieś złe bakterie i oni uważają, że w końcu te bakterie zostaną usunięte i człowiek będzie zdrowy. Bardziej, co widzę z doświadczenia, chodzi o to, żeby organizm żył w homeostazie, w harmonii, i tak jak organizm ze sobą, czy potem człowiek z otoczeniem. I chodzi o odnalezienie przyczyn. I tak to wygląda. A proszę powiedz, ponieważ Sandra mówiła, że wcześniej rozmawiając to mówiłeś też, że znasz panią, która żywi się wyłącznie słońcem. Na czym to polega? Tak, to było w takich rozmowach. To jest rozmowa nasza prywatna. Bretarianizm. Czy to jest w ogóle żywienie możliwe? Energią. Jest to możliwe. Jest cały program na Planet bodajże, nagrali taki program. Nawet jakiś doktor się tam wypowiadał i tak dalej. Jest to w kręgu moich zainteresowań, bo jeżeli można, to czemu by nie spróbować? No dobrze, ale wróćmy do tego, jak to się zaczęło i dlaczego postanowiłeś to jakoś wdrożyć w swoje życie i zarażać też poniekąd tym ludzi, bo twoja przygoda zaczęła się w Niemczech, gdzie spotkałeś panią, która rzeczywiście praktykowała to. Tak, ona wyleczyła dzięki temu swojego syna z nieuleczalnej choroby według medycyny. I ja wylądowałem u niej na sesji też takiej. W internecie znalazłem po prostu. I na tyle mnie to zainteresowało, że chcę to szerzyć dalej. Jak wyglądają takie sesje? Pierwsze spotkanie, co się dzieje i jak do tego się przygotować? Nic szczególnego, że trzeba się przygotowywać. Po prostu osoba ma możliwość przekazywania takiej, jak to powiedzieć, czystej energii. Jest to obecnie badane na Ziemi, skąd to jest i tak dalej. I ciało w trakcie takiej sesji dostaje, jakby to powiedzieć, to, co potrzebuje. Bierze sobie taki zastrzyk energii. Tak, dokładnie, bo to może w innym odcinku. Pokażę Wam takie, jak odkryto, że tak. Akupunktura się dotyka, to są w ciele meridiany, a odkryto też, że te kanały energetyczne wychodzą poza też człowieka i jesteśmy gdzieś połączeni z czymś większym. No okej, było tak, że spotkałeś tę panią właśnie w Niemczech, postanowiłeś wdrożyć to jakoś w swoje życie, no ale jak odnaleźć w sobie taką energię, żeby nie dość, że sobie ją zapewnić, to jeszcze zapewnić ją drugiej osobie? Jak ty to w sobie wyzwoliłeś? Bo myślę, że naszych telewidzów będzie właśnie interesowało to od strony praktycznej, jak to w sobie odnaleźć? Tak. Podobno każdy ma taką możliwość, podobno wszyscy mieli to kiedyś i mogli leczyć. Trzeba podążać za przeczuciem. Czyli ja tak ty powiem. Się kierujesz przeczuciem i co podczas tej sesji się z tobą osoba dzieje? Która potrafi już to robić, może przekazać to innej osobie. Co podczas tej sesji dzieje się z tobą? Ty czujesz jakoś mniej tej energii w sobie, którą przekazujesz drugiej osobie? Jak to wygląda? Nie, to według mnie człowiek bardziej staje się przekaźnikiem i w trakcie sesji czuję się po prostu pod ręką takie, nie wiem, zagęszczenie powietrza, wibracje i w tym miejscu, powiedzmy, się to robi, dopóki to się czuje. Potem się zmienia i mniej więcej okrąża się ciało człowieka. Ciało człowieka się okrąża i widać w ogóle reakcje często po organizmie. Brzmi to dosyć
egzotycznie i myślę, że dla sceptyków będzie to oczywiście temat do rozważań i wielu dyskusji. Co na to twoi bliscy, twoi znajomi? Czy ty jakoś praktykujesz na nich te wszystkie sesje, te spotkania realizujesz razem z nimi? Co oni na to? Jeżeli ktoś przyjdzie i zapyta, chcę jak najbardziej. Tak, to nic na siłę. Powiedz, a jeżeli chodzi o wiek osoby, która chciałaby rzeczywiście prosić o pomoc, spróbować tego, zobaczyć, czy na nią to poskutkuje, to czy jest jakiś wyznacznik? Zapraszam każdego, kto czuje. Po prostu ja tak, to tak, takie przeczucie jest i to ciągnie potem jeden do drugiego. No myślę, Magda, że jest to dosyć teoretyczne i myślę, Kamilu, że w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się na pewno za jakiś tydzień, dwa, pokażemy praktycznie, jak wyglądają takie spotkania, takie sesje i wtedy będziemy mogli to zobrazować. Póki co zostawiamy Państwa z taką jakby dyskusją na temat tej medycyny niekonwencjonalnej, czy właśnie tego działu, bo jak sam Kamil przyznaje, rzeczywiście ta opinia lekarzy nie jest ostateczna, mam rację. Dokładnie. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. A teraz, szanowni Państwo, to był ostatni gość Galaktyki Pomerania. Grzesiu już chce chyba wejść na nasze miejsce i porozmawiać tak, z nami, żebyśmy powoli fan. Kończyć, nasz stały, wierny fan Galaktyki. Drodzy Państwo, nie widzicie, ponieważ to wszystko poza kamerami. Czas kończyć dzisiejszy odcinek programu Galaktyka Pomerania. Dzisiejszy program prowadziły dla Państwa Magdalena Suchodolska i Sandra Myszkowska. Kolejny odcinek Galaktyki już w środę. My zapraszamy do tego, by polubić nas na Facebooku, szanowni Państwo, tam na bieżąco konkursy, informacje i zapowiedzi tego, kto będzie gościem. Facebook.com zakładka Galaktyka Pomerania. Zachęcamy do tego, tam nieustannie coś się dzieje, dzieją się konkursy. Zachęcamy do tego, aby rzeczywiście brać w nich udział, bo nagrody są bardzo ciekawe. Na dziś to tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia.